Ja powiem, że Julka jest najlepsza. Tak, Damian, ale ty jeszcze będziesz w telewizji, więc... Tak, będę? Więc a, że idę, dobra. Damian! Niby werdykt niekorzystny, ale widzę, że uśmiech nie schodzi z twojej twarzy. Jak się czujesz? No, słuchaj, takie są zasady tego programu. Wszyscy prędzej czy później pojedziemy do domu. Ja wracam naprawdę z taką podniesioną tak wysoko głową. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że przeżyłam tę przygodę, no bo to jest po prostu niesamowite, że to mnie spotkało. I co ja mogę powiedzieć? No, to jest dopiero początek. Ja się czuję bardzo dobrze i ja byłam świadoma w 100%, że Małgosia dokona takiego wyboru, kiedy ja stanę ze Stasiem w tym momencie do tego, żeby ona wybrała. I dlatego, że Staś jest bardzo młodym, utalentowanym, młodym, cudownie śpiewającym wokalistą. Ma przed sobą ogromną drogę, trzeba mu pomóc wybrać. Ja jestem ukształtowaną wokalistką ze swoim repertuarem, a Małgosia po prostu chciała mieć zwartą ekipę, z którą może sięgnąć po zwycięstwo. I ja to kompletnie rozumiem, bo tak na dobrą sprawę zostałam ostatnim. Super. Dzięki ostatnim żeńskim rockowym wokalem. I ciężko było mi się zmierzyć repertuarowo z innymi uczestnikami, także no hard feelings, ja jestem szczęśliwa. Odpaść w ćwierćfinale to żaden wstyd. Jak się czujesz po tej decyzji? Masz jakiś trochę jednak, mimo wszystko, nie wiem, żal do Kamila? Istnieje coś takiego teraz? Nie ma żadnego żalu. Ja mu, odkąd my się znamy, ja wiem, że on podąża zawsze za głosem swojego serca i ja mu nawet to powiedziałam. Kamil, rób to, co czujesz. On najwyraźniej tak dzisiaj poczuł i nie mam ani krzty złości, nienawiści, jakiegoś... No nie, same pozytywne emocje mnie ogarniają teraz. Mój najbliższy plan jest taki, że chciałabym się bardzo wyspać. To jest numer jeden. Numer dwa, chciałabym zjeść obiad zrobiony przez moją mamę. Numer trzy, będę pisać i nagrywać. Na razie na pewno chciałabym, tam wszyscy chciałabym odpocząć, naprawdę. The Voice of Poland to było kilka miesięcy po prostu wyjętych z życia. Natomiast oczywiście będę pracować ze swoim materiałem i za jakiś czas będzie moja płyta. Natomiast na serwisie YouTube, także i w mediach można zobaczyć bez problemu moje teledyski, moją muzykę. Także zapraszam wszystkich serdecznie.